Bogactwo to takie na te same konie. O, bo ja w zasadzie to ja ci się tylko parę groszy pożyczyć. Długo wam nie zabawię, może ktoś z panów to 2000 potrzebuje. Nie dużo, rodzinę mam tylko. No. Nie. Tak samo mi on powiedział, mówi mój najlepszy przyjaciel Lice. Idę sobie raz przez miasto, patrzę, a tu koło banku, przy samych drzwiach, mój Incuś, mój przyjaciel Incuś, stoisko sobie otworzył, geszeft. Przedaje pestki z dymi. To ja mówię, o, tu jest coś, może by się podzielił tam, nie? Do niego, ja witam cię, mój przyjacielu, witam cię. No co tam u ciebie słychać? Słabiuszko, ja mówię, jak słabiuszko, z taboreta sprzedawałeś, a teraz po stół. No ale słabo. Słuchaj, no ja mam do ciebie takie prośby. Wiesz, ja mam dużą rodzinę, to ja bym chciał od ciebie pożyczyć 1000 zł. To mówię, ale ja nie mogę. A dlaczegoż nie? Bo ja mam umowę z bankiem. No jaką się ty masz umowę z bankiem? No ja mam takie umowę z bankiem, że bank nie będzie przedawał pestek z dymi, a ja nie będę pożyczał pieniędzy. To ja mówię, posłuchaj przyjacielu, no to jakoś tak, to może chociaż 500, co? O, bo 500 mógłbym ci pożyczyć. Tak, ale jak wrócę z Krakowa, no to kiedy wracasz? W ogóle się nie wybiera. No to ja mówię, słuchaj no, nic, no przecież tyle lat się znamy, no jasne, gmint. To może chociaż 200? A mówię, 200 mógłbym. Jak mi odda Goldbaum, któremu winny jesteś 500. No i nie załatwię. No coś, to ja mówię, będę szukał gdzieś, pójdę na polowanie, tak? Ale że szczelka nie mam. To mówię, wędkę mam, to mu pójdę na ryby. No i poszedłem na ryby. Jak chcę zadzwonić na wędkę, chlap? I siedzę. A to taki mały srur przyszedł. I mówi tak do mnie. Co pan robi? Ryby łowię. A ile pan już złapał? A jeszcze żadne. To skąd pan wie, że pan łowi? No przegoniłem gówniarza, no bo cóż, ale tu czuję nagle na ramiu ręka. Obracam się, Boże kochany, strasznie od wody. Karty wędkarskie do mnie mówi. No to ja szukam wewnętrznej kieszeni, w spodni, w tylnej, w przedniej, a tu znaczy szukam. Znalazłem, mi jest, proszę bardzo, jest. No proszę bardzo, no ciepła, no na mnie proszę pana, ale ta karta to jest zeszłego roku. Zeszłego roku, mówisz pan, ale to się dobrze składa, wie pan, bo ja mówię tylko te ryby, których w zeszłym roku nie złapałem. A on mówi do mnie, no i co biorą? Proszę pan, czasy są. Gdzie ta zielona wyspa? Tylko ryby nie biorą. No i cóż, trzeba jakoś było. Poszedłem dalej szukać pieniędzy, bo taka wielka ta moja rodzina. No jak to zarobić na taką dużą rodzinę? Że jestem jedny, to się widzi. I to się czuje, mało kto. Że jestem jedny, to się czuje, bo mnie brakuje, bo właśnie nie to. Że mam rodzinkę swoje własne, trochę przyciasne, winę się pcha. Ta wina byłaby wspanialsza, gdyby nie dalsza rodzinka. 12 rodzin, 12 rodzin, przychodzi co dzień i u mnie, że 12 rodzin, 12 rodzin, co parę minut napycha się, a każdy z nich po dwoje dzieciów, to razem jest 36 i mąż i żonę, to jest 69 i takiej ferajnie w ciągle ja mam da się. Wielki ruch.
mąż i żonę do 90. I takiej armii wbrew ja mam nadzieję. I oto takie rzeczy idą ze swoją kobietą, robię pod korku. A mówi, że nie o to chodzi, że żeby mi to wyszedł i powiedział parę słowo sobie, skąd że jest, jak się to nazywa, co tam, takie różne. No, jak tak, no, mówię, dobra, niech nie będzie. To już wyjdę i powiem, nie? Nazywam się Alfons Kobioł, mieszkam we wsi Gadzie, gmina Bożołaska. Jestem artystą ludowym. Tam świątki z drugą, wiersze pisze, piosenki śpiewam, ale miałem obrazki. Czasami haftuję, ale to nie zawsze. Tak. Ostatnio to mnie można było zobaczyć na gminnych dożynkach. No, na tych dożynkach. No, normalnie, powiem od początku jak to było, no bo poszliśmy do kościoła. Normalnie, na południe, na bożeństwo, stoimy w tym kościele, tak? No i słyszę tam, chłopaki śpiewają. Pański z majstrową jedne Marysi i zegnął na kogoś innego. Boskie, jak ja mu słyszę, mówię, bo tam od pani podaś na stąd? Do tyłu tam! Przegnąłem, no poszły tam trochę dalej pod dzwonnicę. Trochę po wczorajce, bo bawiły się przed tymi dożynkami trochę, no posnęły już. A jak kościele rzec stawem jednego szturną w ramię, to ten na cały kościół, nie rzec ty! Tylko mówię, Bóg mi powiedział, nad nimi władzę, bo jestem zastępcą komendantem straży w Gaciach. Odpowiadam za wszystkie pożary w Gaciach. Co? No tak. My jesteśmy bardzo aktywną straż. W zeszłym roku był pożar, to byli dwa razy. Poliła się obór. Jak my pojechali, jak my zaczęli loć, żadna krowa się nie spaliła. Wszystkie mnie utopili. Ale po medalu nie dostali. O, srebrny, komendant złoty, a chłopaki po brązowy. A drugi rok to sobie wlatowali taki budyneczek wedle szpitala. Malutki taki polik się tam podjechali, my tam, a tam krzyczą. Ludzie w środku, ratujcie się od środka. Tych ludzi na zewnątrz, sztuczne oddychanie, usta, usta, różne takie, dwóch ożyło. Potem się okazało, że kosztnicę my ratowali. Ale znowu po medalu nie dostali. O, srebrny, komendant złoty, a chłopaki po brązowy. Nasze straże, jak tak się siedzimy, nie boli się nigdzie, no to co to? No, śpiewamy sobie różne piosenki o naszych wsi, tak? O Gaciach, na przykład tak. Ukradli Gacie, moje podacie, włodzieje, jak ze świata na stare lata odzieje. A po drugą taką. Do tego, co mówię. U nas się tak często nie boli, no i chwała Bogu, że Bogu dzięki, bo jakby co nie daj Boże, to zachodu na nie. Coś im jednak, przepraszam bardzo, na chwilę skończył. Wiecie, jaki pożar na kogaśnica, nie? Ale co ja to mówiłem? Na tych dożynkach, no bo... Na tych dożynkach, no każda wieś miała winiec, nie? U nas też baby zrobiły z tego, co w Gaciach najpiękniejsze i najdorodniejsze porostwo. Nie było wstydu, nie? Wójt przyszedł w komisję, bo on był w komisji, nie? No i tak oglądał ten winiec, tak? Ja mówię, co wam się nie podoba, nasz winiec, bo się nie podoba. No to jakiś i taki jest, tak? Ja mówię do niego tak, żaden wójt z Bożej łaski nie będzie nam tu w Gaciach grzebał. Pilnujcie ze swoich portek, mówię do niego, tak? A on tak się wściekł i krzyczy tam, to wam się odbije, to wam się odbije. No i odbijało nam się jeszcze dwa dni, no bo i narodny te stylowali. Tak szybko te nożyki zrobiły, że... A on taki, no nie przestał wcale.
na tyle poduszek, żeby te moje medale za kondukty mieć. No. A ja się będę mi medal. Ale wtedy zaczęła grać muzyczka. Ten majtecki, tropecki, łomo. Mieszanicego, chłopu, stanice, co tam tak dowodzi. Słuchajcie, wszyscy wiedzą, że muzyka łagodzi obyczaje. Znaczy nie wszyscy, bo no, marszałek Kuchciński nie wie. Ale resztami, tak? No to ja jestem człowiek kultury, to mówię, pójdę. Pogodzę się z tym, pójdę. Mówię, no i wziąłem i mówię, pójdźcie, pogodzimy się. No, mówi, no, pogodzimy. No i tak się pogodzili. Od słowa do słowa, on mówi, no, ja po scenie bardzo, słuchajcie, bo wy jesteście, widzę, że wy się znacie na wszystkim, wyście są człowiek kultury. Ja mam to medal zasłużony dla kultury. No i po medalu to dostali, ja srebrny komendant złoty, a chłopoki po brązowy. Nie, no trzeba podarować, on jest pierwszy rozbójnik, no. No, przecież nauczy się. Za 4 lata to by konia śpiewać nauczył, to tak. Nauczy się. Ale muszę wam powiedzieć, że łeb to mo. Łeb mo. Z naszym komendantem policzne wybiły i jeszcze z tą samochodem do miasteczka pojechał. No nie wiem, że tato, może to się zapytać, czy ta proszę wziął mi posterunkowego. I, ale jak się zna na demokrację? A! A! Do tych swoich tam w gminie to mówi tak. Ja bym chciał, żeby każdy mógł miał swoje zdanie, tak? Nie bójcie się, mówi, powiedzieć swojego zdania, żeby nie było to inne niż moje. I mówi tak do tych sołtysów, tak, mówi tak, słuchajcie, u nas to na spotkaniach będzie tak, jak w Sejmie. Będziecie mogli się wypowiedzieć, tu ambonka stoi, proszę, no i tak było jak w Sejmie, jeden godów, a reszta to miała w dupie. No, ale on jest naprawdę dobry, bo mówi do tych swoich urzędników, mówi jeszcze, nienawidzę przy takiej racji, po takiej racji Jezusu. Niech każdy myśli to, co myśli. Nawet jakby to go miało kosztować utratę miejsca pracy. Szczery chłopiec. Ale trudno, to żeśmy się kiedyś skończyły, tak? No to... Jak wróciłem do domu, nie pamiętam. Ocknąłem się dopiero, jak mnie furtka w łeb przyznała. Patrzę. Moja Hela! A ona tak patrzy na mnie i mówi, ktoś ty? Jak to? Nie poznajesz? Twój Anko skaci. Ona tak patrzy. No. Cójczej skaci. I w ogóle wyglądasz jak dupa. No tutaj mi się filmuj, bo drugi raz. Rano, jak się obudził, w mojej letniej głowie. Łeb jak wiadro, rura płynna. Podciągnąłem się tam do tego lusterecka, tam po kredensie. Zagląd. Lakier zdarty, maska do wymiany. Ale patrzę jeszcze raz i zaraz mi się nieco rozświetliło. Dlaczego? No bo zobaczyłem na mnie pięć dumnie wiszący srebrny medal zasłużonego do kultury. Boże, muszę wam powiedzieć, kto się na kulturze zna, ten zawsze zostanie doceniony. No, tak, ja wiem. Dziękuję bardzo za te łaski, teraz to już przyjdzie mi się z wami też pożegnać, no to byłem tak plut po próżnicy. Ale pożegnam się z wami takim starym, strażackim pożegnaniem. Niech was strzeże święty Florian, a o nas, strażokach, nie zapomina dziewczynka z zapołkami. Gotowe? Kto tu tak rozlewa? Nie, no to tak nalałaś tutaj, no ja nie wiem, jak tutaj może tak rozlewać te czerwy. Gotowe? No to jak? Wykształcony mądre, zapewne o tym wiesz. Czas swój podziel.
znów